Przednik się pomylił i inaczej obliczył metraż. Jestem wykluczony z wyboru. Pani sobie, urząd miasta sobie, a wam sobie. Proszę sobie wyobrazić. To jest we Wrzeszczu, na ulicy Walentynki. Co strasznego. O, to iż tego. Ale poszli na papierze, to wiedzą. Zaczął tak od razu drastyczne podwyższenie. To jest tragedia. Ja odniosę się do tego. Pan był kiedyś... Ale w jakim czasie? Był, pan zapomniał o tym, że pan jest... Proszę pan zapomnieć, ja nie wiem. Ja cały czas pracuję. Już, dobra. Pracuję. A w jakim czasie, jakiej formie pan nam chce odpowiedzieć? A jakie pani chce żyć? Proszę pana, dla nas wszystkich zależy, żeby jak najszybciej to się odbyło. Ponieważ pan sobie nawet nie zdaje sprawy, w jakich warunkach ludzie mieszkają. Zdaję sobie sprawy też. Od 45 lat, 5 lat nawet klatki nie były malowane, a wy chcecie po 600, 700 zł brać? Ale to są parobki. Nie, ja nie będę teraz dyskutował, bo zadał pytanie, a z czego malować? Ale klatki? Proszę zainteresować się ci, którzy płacą. Ci, którzy płacą. Proszę zainteresować, ja z tego mieszkania wyglądam. Proszę pan 35 latach klasy, proszę zobaczyć, jak człowiek żyje. Tak. Jak żyć? Niech pan zobaczy. Ja pana nie spodziewali goście przychodzą. 35 lat pracy. Jak przychodzą do pana. Chce pan awanturować się, czy pan się zgodzi z prawdą? Ale panie przewodniczący, to jest prawda. To jest święta prawda. Niespodziewani goście. Proszę państwa, odpowiem tak na to. My tak rzadko tu przychodzimy i jeszcze na korytarzu przyjmować, to jest wstyd. Wie pani co, jest sesja Rady Miasta, ale proszę uwierzyć, że poczęcie sesji. Państwo przyszli po to, żeby złożyć petycję, trzeba maturować. Panie przewodniczący, mamy taką propozycję w takim razie. Może zwoła pan nadzwyczajne posiedzenie sesji, na którym to mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć. Dokładnie, tak. Nie potrzeba takiego. Nie potrzeba. Dziękuję. Nie potrzeba naszych głosów przyjmować. Tutaj jest państwo.